Ojojoj, co tu się wydarzyło? Musimy się przedostać na drugą stronę torów, wiesz? Na Patryka. Idealna miejscówka, nie? Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny dzień fantastycznych zimowych przelotów. Latamy na Zgule M5, ale mamy też innego małego bąka. Mamy Smarta 35. Zima przez ostatnie dwa dni tak zaatakowała, że mamy około 10 cm śniegu wszędzie. Leci teraz Patryk. Latamy konfiguracją Nazgul z O3. Idzie bardzo dobrze. Kład jest leciutki. Jest bardzo zwinny, bez GoPro szczególnie. Możecie zobaczyć tutaj, jak przy tej wieży. A nagrywa ci się? Masz migające światełko? Super. Nie nagrywa się. No to świetnie. Masz lekki bardzo kład. Waży 560 gramów teraz. Wiem, czuję. I tutaj jest... Jestem właśnie przy wieży, bardzo blisko. Super. I krążają tam. W tej konfiguracji z Aerionitem O3 on jest bardzo zwinny, waży około 550 gramów, plus minus 10. I to wygląda naprawdę super. Nie zakładaliśmy GoPro, bo i tak Aerionit daje radę. Oczywiście będą śmigła w planie, ale nie szkodzi. Co nagramy, to nagramy. Fajna jest przygoda i tyle. Niżej, niżej, dobrze? Super, mistrzowskie lądowanie. Coraz lepiej idą mi lądowania. Za każdym razem jestem w rejonie plecaka, ale zdarza się w 90%, że ląduję na plecaku. Także parę dni treningów i jest naprawdę nieźle. To oczywiście nie jest takie proste, bo kamera patrzy lekko do góry, więc wydaje się, że jest to banał. Ale nie jest, bo nie widać miejsca lądowania. Teraz mieliśmy świetne loty i naprawdę fajnie poszło. Małym też latałem, Smartem 35. Wygląda to super, oprócz tego, że wizja jest o niebo gorsza od trójki. Miałem wrażenie, że tutaj już nam słabiej ta wizja szła, więc muszę używać chyba dwóch par gogli. V1 z FCC hakiem do wszystkich kładów, które są na Wiście i na Aerionit. Natomiast V2 tylko i wyłącznie do Awaty i do 3. No, taka kombinacja. Takie rzeczy się dzieją, ale jest ogólnie super. Jeszcze polatamy tutaj spokojnie z pół godzinki. Do zachodu słońca, myślę. Ale trzeba się też chwilę ogrzać. Nie? Patryk ambitnie piłuje swoje radio. Chyba wszystko u niego gra. Zaraz się dowiemy, jak mu idzie. Na tych akumulatorach 450 mAh całkiem dobrze sobie daje radę. Już zrobiliśmy 5 lotów. Jeszcze mam takich pakietów co najmniej 5. Wszystko jest ok, oczywiście małe modyfikacje trzeba przy nim zrobić. Ten pasek jest troszeczkę za długi jak na takie małe pakiety, ale Smart jest leciutki. Zasięg wizji nie jest rewelacyjny w porównaniu do O3, ale tu latamy plus minus 100 metrów, to wszystko. Muszę zrobić haka na gogle V1 i tylko latać na V1 z nim, bo na V2 jak przełączam, no to jest 700 mW i to jest troszeczkę mało.
Pięknie. Ogólnie latało się świetnie, oprócz jednej rzeczy, a mianowicie pod koniec lotu, nie wiem co, z czym to jest związane, ale wizja delikatnie ją mrozi, taka pikseloza się robi, ze trzy razy i musieliśmy, tak około 14,6-14,7 V już nie jest dobrze z nim. Zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Ogólnie lata się super, jakby on był na O3, to byłaby absolutna petarda. Skubany jest cichutki, nie? Fajnie jest cichutki, słucha. Fajny, no. Wyleciałem obecnie już na drogę główną, ale się wracam. W zasięgu mam dwie kreski na cztery. Bardzo dobrze idzie, no. Stop! Pięknie. Ale miałeś teraz emocje. No. Jak było? Nie mogłem wrzucić na ten, bo piątką jestem przyzwyczajony, że od razu lecę do przodu, a tutaj musiałem trochę zebrać się i no pociąg jechał szybciej ode mnie. Jeżeli chodzi o tego Smarta 35, bardzo fajny dron, bardzo zwinny, bez kamerki szczególnie, no podobny do piątki, jest taki jakby baby Nazgul, jak to Rafał mówi. I no powiedziałbym, że godny polecenia, jeżeli jak ktoś już umie na piątce latać, no to tym sobie da radę bez problemu. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę, dla mnie jest to super dronik, bardzo fajny, pod kątem takim, że nie słychać go, można latać też w mieście i to jest super. Waży 240 gramów w tej konfiguracji z takim małym pakietem, czyli poniżej 250. Można bliżej ludzi, oczywiście bez przesady, ale w wielu miejscach, gdzie do tej pory piątką obawialiśmy się latać, tym spokojnie można. Też nie hałasuje tak bardzo i to jest pod tym względem świetne. Że jest dyskretny. Ja myślę, że mogę go zapiąć tutaj mu kamerę Hero 6 rozebraną i wtedy można pokusić się o całkiem fajne przeloty w mieście i bardzo dobrą jakość ujęć. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki Patryk za kolejny super dzień. Pa!
Bum, 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 bum,